lift up those hands tonight and worship Him. There is no other name that is given among men under the heavens and the earth, whereby they might be saved. The only name that is given is the name of Jesus Christ. Father, we thank you tonight. We give you glory. We give you honor. We give you adoration. Thank you for your faithfulness, your loving kindness and tender mercies. Thank you, Father, for the gift of life. We appreciate this gift. It's the greatest miracle that you have blessed us. Receive all the glory and the praise and the honor in the name of Jesus. Holy Spirit, tonight we come by the blood of Jesus, not with our own righteousness, not by our own good works, but we come by the blood of Jesus. And we ask that the blood of the Lamb will speak over us tonight and give us access to the throne. For your word declares that we should come boldly to the throne of grace, that we may receive help in the time of need. Help us, O Lord, tonight, for vain is the help of man. And let Jesus Christ, the Son of the living God, be glorified in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated in the presence of the Lord tonight. And welcome to our midweek service, the Bible study service. I'm blessed and I'm excited to stand before you tonight. Jestem błogosławiony, podekscytowany, że mogę stać It's a beautiful day. The Bible said this is the day that the Lord has made. Biblia mówi, to jest dzień, który Pan uczynił. We should, you know, rejoice and be glad in this day. I być zadowoleni z tego dnia. Every time we are alive, every day każdy we wake up. Czas, kiedy jesteśmy żywi, i każdego dnia, kiedy się budzimy i spotykamy kolejny dzień. The first thing that should come out of our mouth is thank you, Jesus. Powinna być z naszych ust to dzięki Ci, That's Jezu. What we should declare. To powinniśmy ogłaszać. There are many that sleep and they don't wake up. Bo jest wielu ludzi, którzy zasnęli, ale się nie budzili. Hallelujah. Amen. Amen. Tonight I want to, you know, kind of take us back to the basics. Dzisiaj chcę wrócić do podstaw. The basics of the Bible. Do podstaw Biblii. And is the subject of faith. I to jest temat wiary. The subject of faith is absolutely very important and fundamental to your relationship with God. Jest tak bardzo ważny i fundamentalny do twojej relacji z Bogiem. We can never at any point in time exhaust this subject. Nigdy w żadnym punkcie czasu nie możemy wyczerpać tego tematu. Because faith is a lifestyle. Bo wiara jest stylem życia. It's not something if you're a believer and you're living, you should live by faith. Jeżeli żyjesz i wierzysz, powinieneś żyć przez wiarę. And the Bible said the righteous shall live by faith. Biblia mówi, że sprawiedliwy żyć będzie przez Or wiarę. The just shall live by faith. Sprawiedliwy będzie żył przez wiarę. So the subject of faith is very important to every believer. Więc temat wiary jest bardzo ważny dla każdego wierzącego. And it's important that we examine ourselves whether we are still in the faith. I jest ważne, byśmy sprawdzali siebie samych, czy dalej jesteśmy w wierze. Because there is a tendency that we may be moved from what we had believed. Bo jest taka tendencja, że może być poruszeni z tego miejsca, w co jak wierzyliśmy. I remember that Paul warned Timothy in the book of 1 Timothy chapter number 4 verse 1, he said, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. Paweł ostrzegał Tymoteusza w liście do Tymoteusza 4:1, że w ostatecznych dniach niektórzy odstąpią od wiary. Hallelujah. I'm going to try to take it slowly. Holy Spirit, help me tonight. Hallelujah. But that was just a scripture that I said that Paul warned Paweł Timothy, ostrzegał Tymoteusza, that in the times that we are living in, że w czasach, w których my teraz żyjemy, there is a tendency jest taka tendencja, that we will be taken out of what we had believed, że możemy być zabrani z tego miejsca, gdzie wierzyliśmy, because of the activity of a contingent of spirit that is called the seducing spirit. Z powodu aktywności duchów złodniczych.
He says some shall depart from the faith. Niektórzy odstąpią od wiary. And you know the you know the, my understanding of this. I moim zrozumieniem tego is that sometimes you know you may not leave the church. Że czasami możesz nie opuścić kościoła. Sometimes you know you're still doing what you were doing. I nawet możesz czynić to, co do tej pory robiłeś. But you have been gradually moved without knowing. Ale zostałeś jakby nie wiedząc to już odsunięty. Hallelujah. So the subject of faith is very important. Więc temat wiary jest bardzo ważny. So it's a subject that we have to go over and over again and again. Więc to jest temat, który musimy powtarzać ciągle i ciągle na nowo. Now the book of Hebrews, chapter number 11. Turn your Bibles with me to the book of Hebrews, chapter number 11. Hebrajczyków 11. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział. It's a chapter that I believe, you know, by the help of the Holy Spirit, is dedicated to faith. I to jest rozdział, który wierzę przy pomocy Ducha Świętego, że on jest dedykowany wierze. And it gives us a definition of faith. I daje nam też wiarę, definicję wiary od początku. It says in Hebrews chapter number 11 verse 1, I'm reading from the King James version of the scriptures. W pierwszym rozdziale, w 11 rozdziale, w pierwszym wersecie czytam w wersji King James. It says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. For by it, that is by faith, the elders obtained a good report. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. In verse 3 it said, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which do appear. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały kształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. Przez wiarę Abel złożył Bogu lepszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. God testifying of his gifts and by it he being dead yet speaks. Bo Bóg zaświadczył jego darach, przez nią też, choć umarł, jeszcze mówi. By faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God has translated him, for before his translation he had this testimony that he pleased God. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu. But without faith it is impossible to please God, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seek him. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. You know, if you go on, jeżeli dalej there czytał, will be names that are mentioned, tam będą wymieniane imiona people who walked and demonstrated faith. Ludzi, którzy chodzili w wierze i demonstrowali ją. But let me just point out some few things before I move on this subject tonight. Ale pozwólcie, że pewne rzeczy punktuję, zanim wejdziemy w ten temat. In verse 3, something is said here that caught my attention. W wersecie trzecim jest coś powiedziane, co przykuło moją uwagę. It says, through faith we understand. Przez wiarę rozumiemy. True faith we understand. Przez wiarę rozumiemy. It means that there are certain things you will not understand except you have faith. To znaczy, że są pewne rzeczy, których nie zrozumiesz, dopóki nie będziesz miał wiary. Through faith we understand that the walls were framed by the word of God. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały kształtowane słowem Boga. And I see this is causing a problem in the scientific community. I to powoduje problem w świecie naukowym. They're trying to figure out how this world came to be. Oni próbują dociec tego, jak ten świat But powstał. But there are certain things that you will never understand. Ale są pewne rzeczy, których nigdy nie zrozumiesz, chyba że przez wiarę. And that's why in our schools they teach our young ones that the world came to be through the theory of evolution. Dlatego uczą naszą młodzież, że świat powstał przez teorię ewolucji. That life came into be through evolution. Że życie przyszło przez ewolucję. Because they cannot explain how everything came to be.
Bo oni nie są w stanie wyjaśnić, jak te wszystkie rzeczy powstały. And that's why the Bible said, you know, faith can bring you some understanding that education cannot give you. Dlatego wiara musi przynieść pewne zrozumienie, którego edukacja ci nie da. There are certain things in life you will not understand except through faith. Są pewne rzeczy w życiu, których nie zrozumiesz, chyba że przez wiarę. So he clearly points out that the true faith we understand that the walls were framed by the word of God. It is difficult for scientists to come to understand that everything we see was spoken by the word of God. Hallelujah. So that is one of the intricacies of faith. I to jest jedno z przesłań wiary. And so there are certain things you will never understand. Są pewne rzeczy, których nigdy nie zrozumiesz. Except through faith. Chyba że przez wiarę. Hallelujah. Hallelujah. And the popular verse which we read there in verse 6, but without faith. I w szóstym wersecie jest powiedziane, że bez wiary. It is impossible to please God. Jest niemożliwe, by podobać się Bogu. You cannot. Nie możesz do business with God mieć żadnej sprawy z Bogiem without faith. Bez wiary. That is number one. To jest po pierwsze. Two, you cannot have a relationship with God without faith. Po drugie, nie możesz mieć relacji z Bogiem bez wiary. Faith is the only currency that the heavens transact with. Wiara jest jedyną walutą, którą możesz dokonywać transakcji w niebie. Faith is the only currency that heaven receives and exchange. Jest jedyną walutą, którą niebo przyjmuje i zmienia, zamienia. So without faith, the Bible clearly makes it is impossible. Biblia mówi, że bez wiary jest niemożliwe, by podobać się Bogu. Nie możesz chodzić z Bogiem. Nie możesz mieć relacji z Bogiem. Without faith. Bez wiary. I know that many of us will say tonight, but I have faith. I wielu z nas dzisiaj powie, ale ja mam wiarę. That's why we're on this subject. I know you have faith. I believe I have faith. But tonight we are going to just look at one of the components of true faith. Ale dzisiaj będziemy patrzeć na te komponenty prawdziwej wiary. So that you can put your faith under examination. Więc możesz sprawdzić swoją wiarę. Because sometimes I myself, you know, how, I don't know how many of you used to believe you finish, you know, you have faith. How many of you believe you have faith? Jak wiesz, wierzyło, że ja mam po prostu wiarę. Don't be so stone-faced. This is church. Że mam wiarę, to jest kościół. Hallelujah. I believe you have faith. Ja wierzę, że ty wierzysz, że masz wiarę. Hallelujah. Hallelujah. So tonight we are going to look at, you know, one of the components of faith. Przyjrzymy się jednemu komponentowi wiary. You know, what kind of faith or how is your faith? Byś wiedział, jak ta wiara twoja się ma. Because the Bible says without this. Bo Biblia mówi, że bez tego. We cannot have a relationship with God. Nie możemy mieć relacji we z Bogiem. We cannot please God. Nie możemy podobać because się Bogu. Because when you come to God. Bo jeżeli przychodzisz do Boga. The first thing you must do. Pierwszą rzeczą, którą musisz you czynić. You must have faith. To musisz mieć wiarę. You cannot be accepted by God. Nie może być przyjęty przez Boga. Without faith. Bez wiary. God is not going to talk to you. Bóg nie będzie do ciebie mówił. He's not going to relate to nie you. Będzie miał z tobą relacji. Unless you have faith. Dopóki nie będziesz miał wiary. For without faith, bo bez wiary. It is impossible to please him. Jest niemożliwe, by for he that cometh to God must believe. Bo ten, który przychodzi do Boga, musi uwierzyć. For you to come to God, kiedy przychodzisz do Boga, you must come to him with faith. Musisz przyjść do niego z wiarą. Through faith. Przez wiarę. By faith. Przez wiarę. That's the only way you approach God. To jest jedyny sposób, w jaki dosięgasz and Boga. This is the way you approach him. I w ten sposób dosięgasz. You must believe musisz uwierzyć, that he is. Że on istnieje. You know that sentence i to zdanie is not complete. Nie jest kompletne. You must believe that God is. Musisz wierzyć, że Bóg jest. God is what? Że Bóg jest co? God is whatever you believe him to be. Bóg jest tym, kim ty wierzysz, że on jest. God is what you can believe him to be. Bóg jest tym, kim ty możesz uwierzyć, że on jest. What your faith can decide what God is to you. Jak twoja wiara może zdecydować, kim for Bóg jest dla ciebie. For he that cometh to God must believe that God is. Bo ten, kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że Bóg jest. And he says, and he is a rewarder. I on jest nagradzający. Of them that diligently seek him. Tych, którzy pilnie go szukają. You must believe that God has and is what you need.
Musisz wiedzieć, że Bóg ma i jest tym, co potrzebujesz. You must believe that God is and has what you need. Musisz wierzyć, że Bóg jest i ma to, co potrzebujesz. And that's why you come to Him. Dlatego przychodzisz do Niego. You must believe that. Musisz uwierzyć w to. If you cannot believe that, jeżeli nie możesz to uwierzyć, God is not gonna, you know, attend to you. To Bóg nie będzie przykładał uwagi do Ciebie. Musisz wierzyć, że On jest. He is what you need. Że jest tym, he czego has potrzebujesz. What you need. I że ma to, czego and potrzebujesz. He is a rewarder I On of nagradza them who seek him. Tych, którzy Go szukają. God pays those who can find him. Bóg płaci tym, którzy Go mogą odnaleźć. Hallelujah. Nagradza. He says, seek me. Wy szukajcie mnie. And you will find me. A odnajdziecie mnie. After you sought for me, po tym jak mnie szukaliście, with the whole of your heart, całego swojego serca. You know, you have to come believing that God is. Musisz przejść z wiarą, że Bóg jest. And he is the one that rewards. I On jest tym, który nagradza. So faith, więc wiara, is a foundation. Jest fundamentem for a relationship with God. Dla relacji z Bogiem. Without faith we cannot do anything with God. Bez wiary nie możesz zrobić nic z Bogiem. And the only way, jedynym sposobem, to explain faith for you, aby wyjaśnić wiarę dla ciebie, I believe is to show you example, wierzę, to jest pokazać przykład or some folks in the Bible, kogoś w Biblii, who exercised faith. Kto wykazywał wiarę. Hallelujah. Let's move on from there. I believe that we made some clarity. Let's move on. Wierzę, że to jest jakoś wyjaśnione. I'm not going to be long tonight. Dalej. Walk with me and be patient. I'm going to try to be as slow as possible. Bądźcie cierpliwi, a będę starał się być tak wolny, jak Hallelujah. Możliwe. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Mark, open with me to the book of Mark, chapter number 5. Otwórzmy Ewangelię Marka, a 5 rozdział. Mark, chapter 5. Ewangelia Marka, 5 rozdział. It's verse 25. Werset 25. This story is a very popular story. To jest bardzo popularna historia. I like this story because this story is unique. Ja bardzo lubię tą historię, bo ona jest taka unikalna. And the Bible talks about a woman. Mówią o kobiecie. Who had an issue of blood. Która borykała się z upływem krwi. For 12 years, przez 12 lat. A woman who had an issue of blood, she was sick. Kobieta, która miała upływ krwi, ona była chora. Ona wierzyła przez 12 lat. I remember the subject tonight is the subject of faith. Pamiętajmy, że dzisiaj tematem jest temat wiary. And I just want to take this example. I ja chcę wziąć ten przykład. To show you what it means to have faith. Aby pokazać, co to oznacza from mieć wiarę. From this story tonight, we are going to deduct some few components of faith. Z tej historii weźmiemy, znajdziemy kilka komponentów, z których składa się wiara. And so the Bible says that this woman was sick and bleeding for 12 years. Chora i cierpiała ten upływ krwi przez 12 lat. In verse 26 it says, and had suffered many things of many physicians. I wiele wycierpiała od licznych lekarzy. She has suffered many things. Ona wycierpiała wiele. You know, if the Bible say many things, jeżeli Biblia mówi wiele rzeczy, it's many things. Tell to somebody it's many things. Wiele rzeczy. Powiedz komuś wiele rzeczy. If the Bible say it's many things, it's jeżeli many things. Biblia mówi wiele rzeczy, if to jest wiele rzeczy. If there was any other, you know, word to use, you would have used. Gdyby tam było inne słowo do użycia, to byłoby użyte. It's like if the Bible say, you know, somebody is short. Jeżeli Biblia czytam, że ktoś jest niski, that is the measurement of shortness. To znaczy, że to jest naprawdę niska osoba. There's no way you can define shortness. Bo nie można inaczej zdefiniować because tego, że ktoś the Bible jest niski. Does not intend to abuse anybody. Biblia nie zamierza nikogo so when obrazić. The Bible says that Zacchaeus was a short kiedy Biblia man, mówi, że Zacheusz był niskim człowiekiem, I believe that there was nobody, you know, that is ever short as Zacchaeus. To ja wierzę, że tam nie było nawet nikogo takiego niskiego jak Zacheusz. So, you know, Zacchaeus is the standard unit of measurement for shortness. Więc Zacheusz stał się standardem tego, jak ktoś so jest niski. So if the Bible said that somebody has suffered many things. I kiedy Biblia mówi, że ktoś wycierpiał wiele rzeczy. This is not the word of man. To nie jest słowo człowieka. It's the word of God. It means that to jest słowo many Boże, things, to oznacza wiele rzeczy. Uncountable things. Niezliczonych rzeczy. You know, sometimes we say, you know, I suffer headache, I suffer pain. Czasami ma, ja cierpię na ból głowy, cierpię na jakiś ból, ale mówią wiele rzeczy, powiedzmy wiele rzeczy. So it was many things. Więc to było wiele rzeczy.
She suffered many things. Ona wycierpiała wiele rzeczy. Of many physicians. Od wielu lekarzy. Many doctors. Od wielu lekarzy. And the Bible says here, Biblia mówi tutaj, that and she spent all that she had. I wydała wszystko, co miała. And was nothing better, but rather grew worse. A nic jej nie pomogło, przeciwnie, pogarszało jej się. I'm trying to bring to you próbuję from ci to pokazać, this scripture, what is faith. Czym jest wiara? Because the Bible said this woman suffered Biblia many mówi, things. Ta kobieta wycierpiała wiele not rzeczy. Not from one person. Nie od jednej osoby. Not from one doctor. Nie od jednego lekarza. But from uncountable doctors. Ale od wielu lekarzy. And the Bible says she lost all that she had. Biblia mówi, że straciła wszystko, co miała. And her situation was not better. I jej sytuacja nie polepszyła now, się. I want you to understand this tonight. Chcę, byś zrozumiał to dzisiaj. That, you know, she went through terrible situations. Ona przeszła przez straszne sytuacje. And I'm going to try to paint a real picture for you. I próbuję nam zamalować taki realny obraz, że ta kobieta went to the gynecologist. Kiedy ona poszła do the best in town. Do ginekologa, she went to the najlepszym, best in town. Najlepszym, najlepszego mieście. And you know, I believe, i ja wierzę, because you know, this situation started some point in time in her life. Że ta sytuacja zaczęła się w jakimś momencie w jej życiu. She was not born bleeding. Że ona nie urodziła się krwawiąca. It started at a certain point. To się zaczęło w jakimś pewnym punkcie. And so, assuming that she had a husband. Przypuszczając, że miała męża, the husband would have managed, i ten mąż jakoś sobie radził. If the husband was born again and a member of God's army, być może, że ten mąż był nowonarodzony i był członkiem Międzynarodowej Bożej Armii. About 3 years. Może 3 lata był w stanie to znieść. Having a wife who is, you know, constantly bleeding, mając żonę, która ciągle krwawi. And then the man will meet the pastor. I ten człowiek potem przyszedł do pastora. He's a pastor. Mówi, pastorze, I'm leaving the church. Ja opuszczam ten kościół. You know my condition. Ty znasz moje warunki. So the man would have left the wife because he had to leave the church. I ten człowiek opuścił żonę, opuścił kościół. She had friends. Ona miała przyjaciół. So when this situation started, kiedy ta sytuacja zaczęła, good friends, dobrzy przyjaciele, might have rallied around her, mogli być wokół niej, supported her, wspierali ją, encouraged her, zachęcali ją. Sister, don't worry. Siostro, nie martw się. It's gonna be okay. Będzie okay. God is on your side. Bóg jest po twojej stronie. Jesus is Lord. Jezus jest Panem. She would have received several kinds of encouragement. Mogła dostać słowa zachęty. But after 3 years, ale po 3 latach friends begin to get tired, przyjaciele zaczęli być zmęczeni. Friends also have their own life to live, bo przyjaciele też mieli swoje życie, którym żyli i mieli też sprawy, które musieli so rozwiązać. It came to pass that she was all alone on this situation. I potem zdarzyło się, że została sama w tej sytuacji. And she was going from one doctor to the other. I chodziła od jednego lekarza do drugiego. And the Bible say, you know, see, there's something unique about this woman. Jest coś takiego unikalnego odnośnie tej kobiety. And this is what faith is like. I taka jest wiara. And today she sold her car. I ona sprzedała swój samochód. Because they said the doctor there, powiedziała, że ten lekarz tam is the best. Jest najlepszy. The price is high. I to była koszty jego and samochodu. She cannot afford it. I ona nie mogła tego uniknąć. So she sold her car. Więc sprzedała samochód. And she sells her jewelries. Sprzedała swoje biżuterię. Some of the expensive dress. Może jakieś drogie sukienki. And shoes. Buty. To go to the doctor. Aby iść do następnego lekarza. And the Bible said, after she had paid, i Biblia mówi, kiedy już zapłaciła and get treated, i była już leczona, there was not a single day, nie było pojedynczego dnia years, przez 12 lat, that the situation improved, żeby ta sytuacja polepszyła się. Are you with me tonight? Jesteś ze mną? There was not a single day, nie było nawet jednego dnia. No matter how much she spent, nieważne jak wiele ona there was płaciła, no day, nie było dnia in 24 hours, 7 days a week, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, żeby ta krew przestała płynąć but to, na chwilę. Says, ale Biblia mówi, that when she get out of the doctor's office, kiedy ona wychodziła z biura lekarza, the situation grew worse. Sytuacja się pogarszała. Are you with me tonight? Jesteście ze mną. I want to take you into the real situation. Chcę was wziąć do takiej rzeczywistej and sytuacji. And that's why the Bible come up to say that she suffered many things. Dlatego Biblia mówi, że ona wycierpiała wiele rzeczy. In the hands of doctors. Z rąk lekarzy. And her situation was not better. Jej sytuacja nie była lepsza.
But here is somebody that is not in the church. Ale jest ktoś, kto nie jest w kościele. And what kept her going? I może bardzo ciężko pracować. She had faith. Ale co sprawiało, że ona szła dalej, to była jej wiara. What kept her going? Co ją trzymało, że dalej szła? Od jednego lekarza. Don't you get tired? Czybyś się nie zmęczył? When you try one, two, three. Kiedy próbowałeś jednego, drugiego, trzeciego. I hope you're not like me. Ja mam, że nie jest tak jak ja. If I try one, two, three, four, bo kiedy ja może bym spróbował do czwartego. Out, jeżeli to nie działa, I give up. To ja się poddaję. How many of you are like that? Jak wielu z was jest takich? You tried this one. Próbowałeś tego. You tried this one. I tamtego. You tried this one. I jeszcze jednego. You tried this one. I jeszcze jednego. It's not working. I to nie działa. And you said, that is not for me. Nie, to nie jest dla mnie. But it was not for this woman. Ale to nie było dla tej kobiety. This is a true example of somebody with faith. To jest prawdziwy przykład kogoś, kto wierzy. The situation is not improving. Sytuacja nie poprawia się. Nothing is happening to positively. Nic pozytywnego się nie dzieje. But she continued. Ale ona kontynuuje. To go to the doctor. Chodzi do kolejnych lekarzy. She continued to sell ona her kontynuuje stuff sprzedawać swoje rzeczy. To go to one doctor. Aby iść do kolejnego lekarza. And you know one thing? I jedna rzecz. True faith. Prawdziwa wiara. Real faith. Prawdziwa wiara, rzeczywista wiara. Cannot harbor unforgiveness. Nie zniesie nieprzebaczenia. No, you didn't hear me there. Let me say it gently. Może powiem to delikatniej. You cannot walk in faith. Nie możesz chodzić w wierze. And be unforgiving. I nie przebaczać. If you say you have faith. Jeżeli mówisz, że masz wiarę. You cannot have unforgiveness. Nie możesz mieć nieprzebaczenia. The two does not work together. Te dwa nie idą razem. Hallelujah. So what I'm seeing in this woman is this. Więc co mówię o tej kobiecie, to when she left this doctor, kiedy opuściła tego lekarza, they've taken all her money. A wzięli jej wszystkie pieniądze. She has no problem with the doctor. Ona nie miała problemu z lekarzem. She just said thank you. Ja dziękuję. How many of you know how doctors become sober? Jak wiesz, że jak lekarze potrafią być trzeźwi, jak chcą ci dać złą wieść. Chcesz przekazać złą wiadomość. Wychodzi z tego, ze stołu operacyjnego i staje tak jak ten, jak kaznodzieja i mówi, przepraszam, straciliśmy, przegraliśmy. So ecclesiastical. Okay, leave that one. They sound like priests. On brzmi jak ksiądz. I przychodzi, kiedy ma ci dać zły raport. So she comes, you know, the doctor treats her, she has paid her money. Więc lekarz tak traktował, ona płaciła tyle pieniędzy. And the doctor comes. I lekarz przychodzi. And said, madam, we're really sorry. Naprawdę przepraszamy. We've done all what we can, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. But this situation, ale ta sytuacja, we cannot help you. I'm sorry. Nie możemy ci pomóc. You cannot help me? Nie możecie mi pomóc? What about my money? A co z moimi pieniędzmi? Hallelujah. But she had nothing against any of these ale ona doctors nie miała nic przeciwko komukolwiek z tych so lekarzy. One of the number one components, więc jeden z komponentów of true faith prawdziwej wiary is forgiveness. To jest przebaczenie. When you say you have faith, kiedy mówisz, że masz wiarę, you forgive. To przebaczasz. They're keeping quiet. Tak wszyscy Hallelujah. Cicho są. You still in the church? Jesteś wciąż w kościele? You know, I know that I'm touching areas that, ja wiem, że dotykam takich dziedzin, that are so precious to you. To jest takie cenne dla was. Because there are people that you say, I will never. Bo są tacy ludzie, których mówisz, nigdy. I will not forgive. Nie przebaczę. Don't let pastor hear, but I will not. Pastor, niech nie słyszy tego, ale ja tego nie zrobię. That is your precious. To jest takie cenne you dla keep ciebie. It so tight. I trzymasz tak w ukryciu. How many of you know there are some people that are very good in, you know, in keeping unforgiveness? Jak wielu z was wiesz, są tacy ludzie, którzy są bardzo dobrzy w utrzymywaniu nieprzebaczenia. They can talk about everything. Mogą rozmawiać o wszystkim. And when you want to go to that area, they will smile. Ale so, kiedy chcesz przejść do tego please tematu, don't go there. Pastor, tak please don't share that. Hallelujah. O pastorze, nie dotykaj tego. Hallelujah. They keep it. Oni to trzymają. True faith. Przez wiarę, prawdziwa wiara przebacza. She never carried any luggage. Nie niosła żadnego bagażu. I will tell you how I know. Powiem wam, skąd wiem.
Because if she carried luggages of unforgiveness, bo gdyby niosła ciężar nieprzebaczenia i urazy and abuses, i takiego wykorzystania, that she suffered with these doctors, które ucierpiała od tych lekarzy, of the next doctor, kiedy by się spotkała z następnym lekarzem, so which one? Tam powiedzie, a którym? The one I just came from now, from London. Ta, z którego wróciłam właśnie z Londynu. £200,000 wydałam. Now you say I should go to the one in Gdynia. I powiedzieli, że powinnam pojechać do tego, co jest w Gdyni. She never, that's how I know that she didn't carry. Wiem, że ona nic nie niosła, bo od jednego lekarza. Whatever there is, they say is a doctor, she would go. Gdziekolwiek słyszała, że jest lekarz, ona szła. Ona nie niosła uraz. True faith. Prawdziwa wiara does not carry offenses. Nie niesie uraz. Are you with me tonight? Jesteście ze mną dzisiaj? I said that we want to examine our faith. Powiedziałam, że chcemy sprawdzić naszą wiarę. So if there are offenses, więc jeżeli są urazy in you, w tobie, is destroying your faith. To niszczy twoją wiarę. Keeping quiet. Wszyscy są cicho. If the offense is in you, jeżeli są urazy w tobie, forgive us, przebacz nam, as we forgive those, jako my przebaczamy tym, who trespass against us, którzy przeciw nam zawinili. That is a major point, to jest główny punkt in the prayer of, you know, of our Lord Jesus w modlitwie Christ. Pana Jezusa Chrystusa. Because if we don't forgive, bo jeżeli nie przebaczymy, our Father cannot forgive us, nasz Ojciec nie może nam przebaczyć. And he cannot hear us. I nie może nas usłyszeć. So we cannot, you know, come to him, więc nie możemy przyjść do Niego. And so we are coming to him, i powiedzieć, że przychodzimy do Niego z nieprzebaczeniem, and with offenses, z urazami. And Jesus said it like this. Jezus powiedział to tak. He said, if you have an offense with your brother, jeżeli masz jakiś uraz z twojego brata, and you're going to go and make an offering, i przychodzisz złożyć you're ofiarę, going to go and worship God, przychodzisz uwielbiać Boga, and you're approaching God, i chcesz przyjść said, do Boga, leave your offering, zostaw swoją ofiarę, forget about your church, zapomnij o swoim pójściu do kościoła, zapomnij o uwielbieniu. First of all, go and reconcile, najpierw idź i pojednaj się with your brother before swoim bratem, come, zanim przyjdziesz. Because faith and offense and unforgiveness cannot mix. Ponieważ wiara i nieprzebaczenie nie mogą iść when razem. You are walking in faith, you cannot walk in offense. Jeżeli chodzisz w wierze, nie możesz chodzić w urazach. When you are walking in faith, you cannot walk in unforgiveness. Jeżeli chodzisz w wierze, nie możesz chodzić w nieprzebaczeniu. To nie jest możliwe. So Jesus said, więc Jezus powiedział, if you want to worship God, jeżeli chcesz uwielbić Boga and you realize, i zdajesz sobie sprawę, that there is an offense, że jest uraza, there is a situation, że jest sytuacja, there is an issue between you and somebody, że jest sprawa między tobą a kimś, leave your act of worship, zostaw swój akt uwielbienia, zostaw swoją ofiarę, go back, wróć and sort it out. I rozwiąż to. Because then you will have the right faith, bo wtedy będziesz miał właściwą wiarę, that will open door to the presence która of God. Otworzy drzwi do obecności Bożej. So that's how I knew, i tak właśnie stąd that wiem, she was not offended, że ona nie miała żadnych she uraz. Was not carrying luggages. Ona nie niosła żadnego bagażu. Today, dzisiaj. You see, you know, why I like this story? Because it helps me. Ta historia pomaga mi. To stay sane. Aby pozostać. Because you know, some of us, you know, we come to church with our offenses. Czasami przychodzimy do kościoła z urazami, nieprzebaczeniem. We even dance. Nawet tańczymy. We jump. Skaczemy. We praise God. Chwalimy Boga. With unforgiveness. Z nieprzebaczeniem. With offenses. Z urazami. And then as a luggage. I jako taki bagaż. When we leave, kiedy opuszczamy, we leave the church with it. Wychodzimy z kościoła też z tym i wracamy z tym. There's no faith. We are not approaching nie God. Ma wiary, my nie dochodzimy do Boga. So this woman was not offended. Więc ta kobieta nie miała uraz. So the number one, więc po pierwsze, attribute, pierwszy atrybut, or character, czy cecha, of a true faith, prawdziwej wiary, is that it forgives. To jest to, że ona przebacza, że nie trzyma urazy. Help me talk to somebody. Faith does not harbor offenses. Wiara nie trzyma urazy. Faith in God hands it over to God. Wiara w Boga oddaje faith to Bogu. Faith in God forgives. Wiara w Boga przebacza. So she moved from one doctor to the other. Więc ona szła od jednego lekarza do without drugiego. Offense. Bez uraz. If she harbored offenses in her heart. Gdy miała uraz w swoim sercu. As the Bible said, as she suffered many things tak in the hands of many physicians. Wiele wycierpiała z rąk wielu lekarzy. She will not be able to go to the next one. Ona by nie była w stanie pójść do następnego.
I don't know if you have a car, you take to this mechanic. Nie wiem, czy miałeś samochód, że jest do jednego mechanika. Naprawia. After, say the car is ready and you take it, it's the same problem. I potem bierzesz samochód i widzisz, że ten sam problem jest. You take it to another mechanic. Jedziesz do innego mechanika, znowu naprawia, ty płacisz. Your car is ready, and when you take it, the same thing. I mówi, że samochód gotowy, a ty widzisz, że znowu jest ta sama rzecz. Are you willing to fix that same car? Czy będziesz chciał naprawić ten sam samochód? Idea is to sell it. Czy najlepszym, następnym twoim pomysłem będzie, żeby go sprzedać? Hallelujah. Hallelujah. So the Bible says she suffered many things at the hands of many physicians. Ona wycierpiała wiele rzeczy od wielu lekarzy. Let's move on. Idźmy dalej. And we're going to see the second most important component. I zobaczymy drugi taki bardzo ważny Look komponent. At verse 27. Spójrzmy na werset 27. When she had heard of Jesus came in the press behind and touch his garment, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. 27-28. Usłyszawszy o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła jego szaty. Mówiła bowiem, jeśli dotknę choćby jego szaty, będę zdrowa. The second component, drugi komponent of true faith, prawdziwej wiary, is that faith, to jest, że wiara has a voice. Ma głos. Faith cannot be silent. Wiara nie może być cicho. Faith is loud. Wiara jest głośna. Hallelujah. Let me see. I said in my note. Faith has a voice. Wiara ma głos. You cannot have faith and be silent. Nie możesz mieć wiary i milczeć. If you have faith, jeżeli masz wiarę, your faith, if is active and real, jeżeli twoja wiara jest aktywna i rzeczywista, ona ma głos. Like silent faith. Nie ma czegoś takiego jak cicha wiara. That's why, you know, this silent prayer, dlatego ta cicha modlitwa, I don't really understand it. Ja naprawdę nie rozumiem jej. Silent prayer. Cicha modlitwa. Because every faith, bo każda wiara has a voice. Ma głos. The Bible said when she heard of Jesus, Biblia mówi, że kiedy ona usłyszała o Jezusie, she said, ona powiedziała, this time it was not, there was no price. Nie było ceny, ten dystans. Somebody told her. Ktoś jej powiedział. Because her conscience is always clear. Ponieważ jej sumienie było zawsze czyste. She has no offenses. Ona nie miała żadnych uraz. So when they told her, więc kiedy powiedzieli jej, there is one Jesus, jest ktoś, Jezus. Some say he's a Messiah. Ktoś powiedział, że to jest Mesjasz. Other people say he's a prophet. Inni mówili, że to jest prorok. But, you know, one thing I know. Ale jedną rzecz wiem. There was a woman the other day. Była kobieta innego dnia. Her only son died. Jedyny syn jej umarł. I was an eyewitness. A ja byłem świadkiem naocznym. Oni szli pogrzebać tego syna. I Jezus spotkał tych ludzi, którzy szli w procesie pogrzebowym. And he raised that person up. I wzbudził tego człowieka. And said, how much did he charge? A on mówi, a ile on sobie życzy? I heard that he doesn't charge anything. A ja słyszałem, że on nic nie bierze. Every other doctor charges money. Wszyscy inni lekarze żądali pieniędzy. If she was offended, gdy była urażona, she would not have gone to Jesus. Ona by nie poszła do Jezusa. Because it's a, this one that you say is free. Ten, co ty mówisz, że jest za darmo? This one that is free. Ten, który jest za darmo? I spend real money. Ja spędziłam, naprawdę wydałam duże pieniądze. I didn't get solution. This I nie one otrzymałam free. Żadnego rozwiązania. Mówisz, ten you za darmo? Sure it's free? Jesteś pewien, Maybe że to jest za darmo? Money at the back. Może on gdzieś tam ktoś od tyłu te They pieniądze said, dawał. No, it is free. Mówi, nie, to jest If za darmo. She was offense, gdy miała urazy, she would not have gone. Ona by nie poszła tam. Because she would have been thinking of how much she has lost. Bo myślałaby może, ile ona ostatnio and wydała. They're trying to deceive her. I że oni opróbują zwieść. Ale Biblia mówi coś ważnego. That when she heard of Jesus, kiedy ona usłyszała o Jezusie, she said, ona powiedziała, I will go, ja pójdę, I will touch the garment, ja dotknę jego szaty, the hem of the garment. That's what, końca jego szaty. True faith has a voice. Prawdziwa wiara ma głos. Give your faith a voice. Daj głos swojej If wierze. You don't give your faith a voice, jeżeli nie dasz głosu swojej the wierze, faith is not active. To wiara nie będzie aktywna. You activate your
faith aktywujesz swą wiarę by what you say. Przez to, co mówisz. The Bible says she said, Biblia mówi, ona powiedziała, if I go there, jeżeli udam się tam, I will touch the hem of the garment, dotknę końca jego szaty and I will be made whole. I będę uzdrowiona. And she was saying to herself, i ona mówiła to do siebie, as she was going, kiedy szła, I will touch that his garment, dotknę jego szaty, I will be made whole. I będę uzdrowiona. I will touch that his garment, dotknę jego szaty, I will be made whole. I będę uzdrowiona. He doesn't take money. On nie bierze pieniędzy. He may not meet me. Może mnie nie spotka. He may not pray for me. Może nie będzie się mnie modlił. He may not lay hands on me. Może nie położy na mnie rąk. But if I touch that garment, ale jeżeli ja dotknę jego szaty, from what I heard, z tego, co słyszałam, I will be made whole. Będę uzdrowiona. I am sure this time, jestem pewna. I will get there. Ja się tam and dostanę. The Bible says, i Biblia mówi, she was saying it, ona mówiła to. And she came in the press. I ona przyszła she na came miejsce. In the crowd behind. Ona wiła się o ten, w ten tłum od tyłu. Biblia ma głos. Przepraszam, wiara ma głos. Wiara ma głos. Powodem, dla którego nie dostajesz pewnych rzeczy, to nie dlatego, że ty nie masz wiary, ale dlatego, że twoja wiara jest cicho. Aktywujesz swoją wiarę głosem. Biblia mówi w Marka 11, that Jesus was very hungry. Że Jezus był zagniewany. He saw a fig tree. Bo zobaczył drzewo figowe. And the Bible says he went there with the intention, with the i desire. I on tam podszedł z pragnieniem. That he may find a single fruit. Że znajdzie jakieś owoce. And when he did not find the fruit. Kiedy nie znalazł owoców. The Bible says he said. Biblia mówi, że on powiedział. He said. On powiedział. No man. Żaden człowiek. Come. See. Faith that I'm talking about, wiara, o której mówię, is a faith that shouts. To jest wiara, która krzyczy. Oni są tak cicho. Is it, faith shout. Tell somebody wiara, faith shout. Krzyczy. Powiedz komuś, wiara krzyczy. Real faith shout. Prawdziwa wiara krzyczy. Hallelujah! Hallelujah! Co się stało? That's faith. To jest wiara. Faith shout. Wiara krzyczy. There is nothing like a silent faith. Nie ma nic takiego jak cicha wiara. Jesus said. Jezus powiedział. He answered the tree. No man. Że żaden człowiek. It's from you again, from nie today. Będzie z ciebie od dzisiaj and więcej jadł. And the Bible said the disciples heard it. I Biblia mówi, że uczniowie to słyszeli. Jesus did not say. Jezus nie powiedział. Nobody will eat from you today. Nikt nie będzie od ciebie dzisiaj zjadł. Man, God will see you. God hears me. Bóg mnie słyszy. Faith is loud. Wiara jest głośna. You're too gentle to manifest real faith. Zbyt taki gentlemanem jesteś, żeby zamanifestować prawdziwą wiarę. You're too gentle to manifest real faith. Jesteś zbyt cichy. Real faith shout. Prawdziwa wiara krzyczy. So when we shout, don't think that okay, this więc is African krzyczymy, thing. It's not African thing, it's faith. To nie jest kwestia Afrykańczyków, to jest kwestia wiary. It's not African stuff. To nie jest po prostu tylko afrykańskie rzeczy. Po prostu wiara krzyczy. Wiara krzyczy. Faith is noisy. Wiara jest głośna. Whenever people have faith, kiedykolwiek ludzie mają wiarę, there is noise. Tam jest hałas. You hear noise. Ty słyszysz hałas. When people of faith, kiedy ludzie wiary start to pray, zaczynają się modlić, they don't pray in the heart. Oni modlą się w sercu. They pray loud. Oni modlą się głośno. Because when you open your mouth, bo kiedy otwierasz swoje usta, you activate faith. Aktywujesz the wiarę. Bible said, Biblia mówi, that when the disciples came the next day, kiedy uczniowie przyszli następnego Peter dnia, Peter called to attention. To oni zauważyli. And say, Master, i powiedzieli, mistrzu, look at the fig tree, spójrz na to drzewo figowe, które ty przekląłeś. Mark chapter 11, verse 23, Marka 11, 23, 24, 25. He said, look at the fig tree that spójrz you na to drzewo figowe, które przekląłeś. Ono jest Jesus suche. Say, if you will have faith, Jezus mówi, że będziecie mieli wiarę. You will say, to powiecie. If you have faith, że będziecie mieli wiarę. You cannot keep quiet. Nie będziecie milczeć. When you have faith, że macie wiarę. You begin to shout. Zaczniecie krzyczeć. When you have faith, że będziecie mieli wiarę. You begin to say something. Zaczniecie coś mówić. There is nothing like silent faith. Nie ma nic takiego jak cicha wiara. The reason you are not breaking through. It's because your faith is silent. Jesus said, if thou shalt say unto a mountain, do tej góry, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall believe in your heart that what you said shall come to pass. You will have what you say. I came to talk to somebody. You are too silent for my liking.
zbyt cichy. Tonight you are going to activate your faith. Your neighbors need to know that you are a child of God. Let them call the police. Niech wezmą policję. And say there is noise pollution. Bo to, że to jest, tam jest taki hałas. And they open the apartment. Hałasem, ja nie so how many of you are here? To ilu was tu jest? And you say I'm the only one. Ja jestem tu they jeden. Say there is noise. A przecież jest hałas. Did you play some music? Czy włączałeś głośną muzykę? No, sir, I didn't play music. Nie, nie, nie włączałem muzyki. They say it was not a noise of music. To nie był hałas muzyki. They thought people were fighting. Ale myśleli, że ludzie walczą. It is well. Ale jest wszystko I was dobrze. Just expressing my faith po prostu wyrażałem moją wiarę. To God this morning. Do Boga, tego I was just lifting up my voice głos and expressing my faith. I wyrażałem moją wiarę. Because he said to me, bo powiedział if do thou mnie, shalt say unto the mountain, powiem do tej góry, be thou removed. If you will open your mouth and you will speak, I powiem, the thing is that you are too silent. If you to, will open your mouth cicho, and you will speak I powiesz, and say to the mountain, do góry. You see, if you were to hear yourself, jeżeli mógłbyś usłyszeć siebie, you will believe. To by uwierzysz. Some of you are so afraid of your voice. Niektórzy się tak bardzo boją swojego głosu. You cannot even hear yourself. Nawet nie możesz siebie usłyszeć. You're not so loud. Ja nie chcę być zbyt głośny. Is that all your volume you have? Czy to jest cały głos, który masz? Come on. No there's life inside you. Jest życie w tobie. If you will say to the mountain. Jeżeli powiesz do góry. Not mountain. Jesus says move. Jezu powiedział, że się poruszyła. Porusz się. The mountain says, are you serious? A góra mówi, jesteś serio? Mówisz serio? Hallelujah. Hallelujah. Tell somebody, give your faith a voice. Powiedz do kogoś, no, daj głos swojej wierze. Ona powiedziała. Ona powiedziała. If I get to Jesus, jeżeli pójdę do Jezusa, ona to mówiła. Faith speaks. Wiara mówi. When you have faith, kiedy masz wiarę, you cannot keep silence. To nie będziesz milczał. True faith, prawdziwa wiara, cannot be silent. Nie może milczeć. Let me tell you a little bit about them. Pozwólcie, że Paul and Silas. O Pawle I Sylasie in the book of Acts chapter number 16. W 16 rozdziale Dzieł Apostolskich, werset 16. They casted out a demon. Oni from a girl who gave them unpaid publicity. Demona z dziewczynki. And the Bible said, i Biblia mówi, because the girl has this ministry that profited the owners. Że ta dziewczyna miała takiego ducha, który przynosił profity właścicielom, więc and the city beat these guys up. Oni zaskarżyli tych they ludzi, oni zostali them. Pobici brutalnie. Their hand was like this. I ręce mieli związane. I oni ich w łańcuchy skuli i wrzucili ich do więzienia. But there is something that you cannot do to faith. Ale jest coś, czego nie możesz zrobić wierze. Faith has a voice. Wiara ma głos. The Bible said, Biblia mówi, at midnight, o północy, at midnight, o północy, Paul and Silas, Paweł I Sylas, lifted up their voice, wnieśli swój głos, and begin to express their faith. I zaczęli wyrażać swoją thank wiarę. You, Jesus. Dzięki Ci, Jezu. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jezu. And they turned the chains to a musical instrument. I oni te it was not a quiet muzyczne. Praise. It was a loud chwali. Praise. But the Bible said mówi, that the prisoners heard. The prisoners heard. Słyszeli. They thought, you know what the prisoners said? They really hit them hard. Oni naprawdę ich pobili po mordzie. Chyba oni już oszaleli. Look at the way they are singing. Spójrzcie, jak oni śpiewają. How can you be singing with your eyes swollen up? Jak your możesz like this? Śpiewać z takimi oczami gdzieś przewróconymi? Your mouth is facing, you know, Warsaw, and the other side is facing Wars, and you say, they need to see a doctor. Aha, jedno oko na Maroko, drugie na Sybir. I jak masz śpiewać? And the eyes are like those of a frog. He has grown up. He's red. Takie wytrzeszczone jeszcze mają. And they say, hey, mówią, this beating must have been very bad. Oni musi naprawdę być mocno zbici. Yeah, they are mad. Oni chyba już oszaleli. Hallelujah. What they did not understand. Ale oni nie rozumieli. That it was not a praise. Że to nie było chwalenie. Out of pains. It was not a praise. To nie było chwalenie. Out of regret. Z żalu. It was a praise. To było chwalenie. That we are able to identify. Jesteśmy w stanie zidentyfikować. With the suffering of Christ.
z Chrystusem. It was a praise. To było chwalenie. Of joy. Z radością. And the Bible says, i Biblia mówi, when they lifted up their voice, kiedy oni wznieśli swój głos i zaczęli chwalić Boga, and the prisoners heard them. I ci ludzie słyszeli, ci więźniowie słyszeli. God, moc Boża. God manifests. Bóg się zamanifestował. When faith comes into place. Kiedy wiara so była na miejscu. Faith, kiedy masz wiarę. It is impossible. Jest niemożliwe bez wiary. God. Jest niemożliwe bez For whosoever comes to God. Bo ktokolwiek przychodzi do Boga. Must believe that musi wierzyć, że On jest. You manifest faith. Kiedy manifestujesz wiarę. By praising God. Przez chwalenie Boga w takich sytuacjach, kiedy ludzie oczekują, że będziesz płakał, a ty wznosisz swój głos i mówisz, dziękuję ci, Jezu. I oni mówią, because of this coronavirus z powodu tego koronawirusa, we are, you know, trimming our workforce. To my najpierw we are laying some people off. Zmniejszamy, zredukujemy zatrudnienie. So here is a letter. Więc proszę tutaj wypowiedzenie. Nie będziemy potrzebować już więcej Twoich usług. A on mówi, dziękuję Ci, Jezu, aleluja, aleluja. On chyba naprawdę się wyleczył z koronawirusa. Daliśmy mu wypowiedzenie. A on powiedział, dzięki Ci, Jezu, aleluja. Co jest normalne? Thank God we fired him. Dziękujmy Bogu, and że go wykaliliśmy. Następnego dnia they employ you in a place bigger than them. Zatrudniają cię w większym miejscu, because lepszym miejscu. Faith, ponieważ wiara has a voice. Ma głos. Hallelujah. 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 Tell somebody, give your faith a voice. Niech ktoś powie, powiedz komuś, daj głos. Give your faith a voice. Daj głos swojej true wierze. Faith cannot be silent. Prawdziwa wiara nie może być cicho. True faith cannot be silent. Prawdziwa wiara nie może być cicho. The woman said, ta kobieta powiedziała, she said something. Ona powiedziała coś. She did not go to Jesus quiet. Ona nie podeszła do Jezusa. That's why when it's time to pray, więc kiedy jest czas modlitwy, and you're not saying something, i ty nic nie mówisz, it bothers me. To mnie For martwi, she said, bo ona powiedziała, she said, if ona I'm powiedziała, a toucher, she said, when I touch, jeżeli ja dotknę, I will be made whole. Będę uzdrowiona. And she went on and touched. I ona poszła But i dotknęła. Touched, ale zanim dotknęła, she has to say it. Ona musiała to powiedzieć. Hallelujah. Hallelujah. I'm closing with this one. Spójrzmy na In następny. The book of Romans, chapter number 4. W Rzymian 4. Even the walls of Jericho. In Joshua chapter 6. Przepraszam, Wiozłego 6. Did not fall. Nawet mury Jerycha nie upadły. Dopóki ich wiara nie krzyknęła. Do you understand what it means to walk around the walls? Czy rozumiecie, chodzić dookoła ścian, murów? Without any bulldozer. Bez żadnego buldożera. Their faith has to be released. Ich wiara musiała być uwolniona. When about 300,000 people. Kiedy około 300 tysięcy ludzi lifted up their voice, wzniosło swój głos in faith, w wierze, and shout hallelujah, i krzyknął hallelujah, the walls could not stand. To te ściany się nie mury tonight, się nie ustały. No wall will stand. Dzisiaj żaden mur się when nie ustoi. You lift up your voice tonight, kiedy wzniesiesz swój głos wherever dzisiaj, you are, gdziekolwiek if you will lift up your voice, kiedy wzniesiesz swój głos dzisiaj, the walls of Jericho will not stand. To mury Jerycha nie ustoją. Situations się will bow. Sytuacja upadnie. Circumstances will bow. Okoliczności upadną. For if you said to the mountain, jeżeli powiesz do góry, it all gonna take you saying it. Jeżeli tylko możesz to powiedzieć, give your faith a voice. Daj głos swojej wierze. You believe in God. Wierzysz w Boga. You worship God. Uwielbiasz Boga. Give that faith a voice tonight. Daj tej wierze dzisiaj the Bible głos. Said Biblia mówi, that Abraham believed God. Że Abraham uwierzył Bogu. He was strong in faith in Romans chapter 4. I to było pod stanem He was strong in faith. On był w wierze. Giving glory to God. Oddawał chwałę so Bogu. Abraham, when he looked at Sarah, kiedy Abraham patrzył na Sarę, patrzył na nią, in the mother of many nations, na matkę wielu narodów. Good morning. Dzień dobry. And the devils will say, a sąsiedzi mówili, many nations. Wiele narodów. Mother of many nations. Matko wielu narodów. How about my lunch? A co z moim lunchem? That's what she was giving glory to God. On oddawał chwałę Bogu. Was saying, on mówił, that it shall be, że to będzie zgodnie z tym, co Bóg powiedział. Bóg powiedział do nas. This year, ten rok. This year, ten rok. Is a year jest rokiem of supernatural harvest. Nadnaturalnego żniwa. Are you still saying it? Czy wciąż to mówisz? What has silenced you? Co cię uciszyło? Has the situation silenced you? Czy sytuacja cię uciszyła? Is your faith still speaking? Czy twoja wiara wciąż mówi? We believe. My wierzymy. And we speak. I dlatego mówimy. My last scripture tonight. Ostatni mój fragment. Open with me.
Otwórzcie ze mną. Let me read this. Pozwólcie, przeczytam. 2 Corinthians chapter number 4. 2 Koryntian, 4 rozdział. 2 Corinthians chapter number 4 verse 18. 2 Koryntian, 4 rozdział, 13 werset. Hallelujah. 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 He said here. Jest tu powiedziane. We having the same spirit of faith. Mając zaś tego samego ducha wiary. According as it is written. Jak jest napisane. I believed. Uwierzyłem. And therefore I have spoken. I dlatego przemówiłem. We also. My również believe, wierzymy. And therefore we speak. I dlatego mówimy. If you have the same faith. Jeżeli masz tą samą wiarę. You speak what is written. Będziesz mówił to, co jest napisane. They believe, oni uwierzyli. And they spoke. I powiedzieli. So we having the same my mając tą samą wiarę. We believe, my wierzymy. We don't keep silent. I nie milczymy. We believe and my wierzymy. We speak. I mówimy. So tonight, więc dzisiaj examine your faith. Sprawdź swoją wiarę. Just two components. Dwa komponenty. Of true faith tonight. Prawdziwej wiary. True faith. Prawdziwa wiara. Does not harbor offenses. Nie trzyma urazy. True faith. Prawdziwa wiara. Is not silent. Nie milczy. Faith speaks. Wiara mówi. We believe. My wierzymy. And we speak. I mówimy. Stand to your feet. Powstańmy. Stand to your feet tonight. We believe. Wierzymy. And we speak. I mówimy. True faith. Prawdziwa wiara. Speaks. Mówi. True faith. Prawdziwa wiara. Is loud. Jest głośna. Take your space. Weź sobie miejsce. Tonight is a night. Dzisiaj jest wieczór. To be loud. Aby być głośny. To express your faith. Aby wyrazić swoją wiarę. It does not matter who is standing by you. Nie, nie ma whether znaczenia, you're watching us in your bedroom. Stoi obok ciebie. In your sitting room, wherever you are. Skądkolwiek oglądasz, czy whether salonu, you're watching in the bus. Jesteś, czy oglądasz, lift up your voice. W autobusie, wznieś tonight and express your faith. Wyraź swoją wiarę. Express your faith unto wyraź God tonight. Wiarę Bogu. And lift up your voice and begin to give him glory. Zacznij oddawać mu chwałę. Give him glory like Abraham. Oddaj mu chwałę jak Abraham. Give him praise like Abraham. Magnify Abraham. The Lord. Give him praise like Paul and Silas. In your situation. Let your faith speak. Don't speak out of your circumstances. Don't speak out of your situation. Speak out of your faith. The Bible said they believe according to that which was said. And they spoke it. And we having the same spirit. We believe and we declare. Father, we declare your word tonight. And we continually declare that the year 2020 is our year of supernatural harvest. We continually make a declaration by the power of the Holy Ghost that this year is that year that we will reap in abundance in the name of Jesus. We believe and we make this declaration by the power of the Holy Ghost. W imieniu Jezusa.